Dzień dobry Państwu. 11 listopada w Polsce jest Narodowym Świętem Niepodległości. I nie wiem jak Państwu, ale mnie to święto kojarzy się z takim obrazkiem. Z obrazkiem ludzi, którzy trzymają polską flagę i najczęściej są zjednoczeni, idą w jakimś marszu. Tak to święto, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach chyba funkcjonuje nie tylko w mojej, ale takiej szerokiej świadomości. Ale zacząłem się zastanawiać, widząc te wszystkie flagi, jak się ma szacunek do flagi, nie tyle w Polsce, bo to z grubsza wiem, ale na świecie. I zbadałem temat, można powiedzieć, niejako od drugiej strony. Wrzuciłem w Google termin zbezczeszczenie flagi. I ku mojemu, nazwijmy to zdziwieniu, okazało się, że świat nie jest taki czarno-biały, a jest kolorowy. I o ile mogłem sobie wyobrazić, że zbezczeszczenie flagi gdzieś jest, nazwijmy to, dopuszczalne, a gdzieś indziej jest niedopuszczalne, to zdziwił mnie taki troszeczkę bardziej szczegółowy podział. Odnalazłem mapkę, którą w tym momencie prezentuję. Jest ona, nazwijmy to, najbardziej kompletna, jaką byłem w stanie znaleźć, gdzie tylko kolor szary reprezentuje obszary, gdzie jest brak danych. Mapka jest datowana na 2020 rok i zacznijmy od najprostszych. Kolorem takim, nazwijmy to, pistacjowym są za pistacjowym albo miętowym. Miętowym kolorem są zaznaczone państwa, gdzie zbezczeszczenie flagi jest legalne. Gdzie można, nie wiem, palić, deptać. To jest dosyć pojemne pojęcie. I załóżmy, zdziwienie, niezdziwienie, kraina, jak to mówią, o wolności, Ameryka, ale także w Kanadzie. Nie jest to ścigane z mocy prawa. Ale dodatkowo, popatrzcie, Mongolia, RPA i co po niektóre kraje europejskie plus Australia z Nową Zelandią. I załóżmy, to mnie nie dziwiło. Potem mamy o wiele większą część krajów, gdzie zbezczeszczenie flagi jest nielegalne. I ku mojemu zdziwieniu, a raczej jego braku, nie wiem, państwa typu Magrebu, tu się wyróżnia Tunezja, nie dopuszczają bezczeszczenia flagi. Po prostu. Ale na tym tle wyróżniają się państwa, w których jest tylko i wyłącznie zbezczeszczenie flagi narodowej nielegalne. I tutaj mamy Europę Centralną. W dużym kontraście jest, nie wiem, Polska, Niemcy z Czechami i Słowacją, gdzie jest to legalne. I tutaj Europa, można powiedzieć, stoi w czubie. Ale to, co mnie najbardziej zdziwiło, i są to bodaj tylko dwa państwa, a jeżeli są jeszcze jakieś mniejsze byty, to nie znalazłem, jakby to powiedzieć, odniesienia do źródła, gdzie jest nielegalne zbezczeszczenie, ale tylko flagi obcego państwa. Czyli swoją można deptać, ale obcego państwa już nie. I tutaj jest Dania oraz Japonia. Nie wiem, jaka jest etymologia, aczkolwiek podejrzewam, że to bardziej miało na celu, żeby nie wzbudzać kontrowersji z sąsiadami czy z obcymi państwami, no bo jeżeli swoją flagę deptamy, no to jest to nasza wewnętrzna sprawa, ale jeżeli czyjąś, no to już siłą rzeczy kogoś obrażamy. I patrząc na tą mapkę, chciałbym zwrócić na uwagę na jakość źródła. Ja nie do końca ufam temu źródłu, dlatego przejdę zaraz do Wikipedii, bo na przykład nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że w Korei Północnej jest z mocy prawa dozwolone deptanie czy bezczeszczenie flagi. Oj, co to nie, w to nie uwierzę. Dlatego znalazłem jeszcze mapkę, która jest z Wikipedii i też jest datowana na 2020 rok. I znajduję tutaj różnicę pomiędzy Północną Koreą i brakiem informacji co do większości krajów afrykańskich. A temat w mojej ocenie jest dosyć dobrze opisany i link umieszczę w źródle.
ponieważ poza jakimiś opisami są też wyszczególnione akty prawne czy normy w poszczególnych krajach i jak się przewinie, tutaj przy okazji są jakieś zdjęcia, ale jak się przewinie na Polskę, to nawet jest paragraf Peru, Poland, Poland, nie Holand. Artykuł 137, paragraf 1 i jest jego opis, dalej kontynuacja w 138 o tym, co grozi za bezczeszczenie flagi. I tutaj na tej kanwie stwierdziłem, no dobra, to jest bezczeszczenie flagi, ale jak o flagę dbać? I znalazłem stronę, w której autor, nie wiem gdzie on jest, ale archiwizuje wszystkie akty palenia flagi amerykańskiej i tutaj jest już mapka dosyć dobrze zaktualizowana. Niebieskim kolorem są kraje, gdzie może nie tyle nie odnotowano, co nie ma na to dowodów, a jak się gdzieś kliknie w randomową część, no to są zdjęcia i dowody na takową akcję z amerykańską flagą. No, najczęściej jednak jest ona palona. Nie wiem, to chyba najbardziej efektowne. Ale sami Amerykańcy mają wręcz instrukcję, tutaj nie wiem, kto jest autorem, ale umieszczę link do tej grafiki, jak poprawnie składać flagę. I o ile nie jestem w stanie zweryfikować, czy ta praktyka składania flagi ma swój początek w Stanach Zjednoczonych, domniemam, że nie. O tyle, jeżeli w YouTubie wrzuci się hasło pod tytułem Folding the Flag, czyli składanie flagi, to tylko i wyłącznie wyskoczą mi amerykańskie filmiki i tutaj wyjątek od reguły jest flaga Wielkiej Brytanii, ale jak się przewinie, to są Amerykanie. Polecam, to jest taki fajny, nazwijmy to poradnik, a jak ktoś nie chce oglądać filmów, to zawsze może odnieść się, nie odnieść się, tylko wrócić do tej instrukcji. I oglądając to, przypomniałem sobie taki film, który krąży po sieci, a mianowicie to było odsłonięcie jakiegoś pomnika, mniejsza o to, jaki to jest pomnik, gdzie autor w dosyć uszczypliwy sposób porównuje składanie flagi przez Amerykanów z tym, jak jest u nas. To jest wyjątek od reguły, więc nie można tego, jakby to powiedzieć, odnosić do całości społeczeństwa, ale jednak jest to, nazwijmy to, nie ciekawe, ale to też jednak o czymś świadczy. No i tutaj kąśliwy komentarz, gdzie by to. Pozostawiam to bez komentarza. Film jest z 2011 roku, więc domniemam, że to było z tego okresu. A na sam koniec, nazwijmy to element humorystyczny, bo to też jest klasyk. Ja z Państwem się żegnam, dziękuję serdecznie za uwagę, a jegomość zada naprawdę ważne pytanie. No, jutro mamy 11 listopada, tak? Święto Niepodległości. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego?